Siema, siema mordy, tutaj Zakolników TV otwiera bardzo serdeczne drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturgach. A dzisiaj pogadamy o wariackim wyścigu, który jest spin-offem do serii Totalnej Porażki. W oryginale ten sezon nazywa się Total Drama Presents The Ring of Gulus Race. W polskiej wersji nazywa się to Totalna Porażka, wariacki wyścig, aczkolwiek to nie jest żadna kontynuacja, jest to spin-off serii, który jest oparty na innym reality show pod tytułem The Amazing Race, czyli zwariowany wyścig albo niesamowity wyścig, tłumaczeni na polski. I cóż by tu można powiedzieć, wyścig jest w zupełnie innej strukturze poprowadzony niż oryginalna seria Totalnej Porażki. Tutaj mamy podróż dookoła świata, co nieco jest sponsorowane oczywiście na totalnej porażce w trasie, ale tutaj raz, że nie ma śpiewania, raz, że tutaj wszyscy podróżują różnymi środkami lokomocji z punktu A do punktu B w danym, można powiedzieć, odcinku. To tutaj trzeba nadmienić, że to jest taka różnica pomiędzy totalną porażką w trasie a wariackim wyścigiem. Tutaj muszą się wszyscy ścigać do wyznaczonej strefy luzu przez nowego prowadzącego, którego nazywa się Don. Don jest to oczywiście postać prowadzącego tego programu, prowadzący, stanowy prowadzący w serii Totalnej Porażki, który występuje tylko w spin-offie. I Don jest postacią, która jest w przeciwieństwie do Chrisa mniej apodyktyczna, mniej, można powiedzieć, sadystyczna, ale też jest postacią, można powiedzieć, taką typowo sarkastyczną, ale szczerze jest bardziej łagodny w stosunku do Chrisa McClaina z poprzednich oczywiście odsłon Totalnej Porażki, oczywiście z głównej serii. Don jest taki bardziej, powiedzmy sobie szczerze, przyjazny, miły. I co ja tu mogę powiedzieć, no Dona bardzo polubiłem w wariackim wyścigu, bardzo Dona lubię, jest to postać sympatyczna. Oczywiście lubi dawać dociki różnym bohaterom, ale często wspierał takie drużyny jak Bliźniacy. Ze szczęście jeszcze daleko ich na przykład dotarli, bardzo ich można powiedzieć tutaj pochwalił. W sensie nie to, że jakoś bardzo ich wszystkich chwali, tych zawodników co się starali. Ale dawał, powiedzmy sobie szczerze, takie przyjazne komentarze dla drużyn, na przykład do przyjaciół, czyli Devina i Kerry na przykład dawał dosyć przyjazne komentarze, czy do starych wiataczy, takich jak Owen i Noah. Ale też tutaj można powiedzieć, że Don nienawidził tak samo łźwiarzy jak ja, bo on się non stop wygrał. Znaczy on sam się irytował tym, że łźwiarze: my musimy wygrać te cholerne złoto, my musimy wygrać złoto i tego typu rzeczy, i to też Dona denerwowało, tak samo jak i mnie. Wręcz on nie przepadał za łyżwiarzami, też średnio Don lubił gotów, z tego względu, że goci nie pokazywali żadnych emocji, byli strasznie creepy, to też było widać niejednokrotnie w odcinkach, że średnio przepada za gotami, jakby to może powiedzieć, on strasznie nie lubiał gotów. Naprawdę, on nie lubiał gotów i szczerze uważam, że troszeczkę szkoda, bo goci, co mogę powiedzieć, goci nie byli źli, aczkolwiek to poniekąd byli troszeczkę nudami pod niektórymi względami, ale to też była całkiem spoko, oczywiście, jakby to można powiedzieć, drużyna, aczkolwiek była średniawa. A teraz wam wymienię wszystkie drużyny, jakie są w wariackim wyścigu. Jest ich oczywiście 18. Czyli 36 już uczestników, bo w każdej drużynie są dwie osoby, więc tutaj ja je wszystkie wam wymienię. Przygotowałem sobie listę, żeby nikogo tutaj nie pomylić, więc lecimy! Leonard i Tammy, czyli oczywiście gracze fabularni. Leonard i Tammy są to postacie, które odpadły już w drugim odcinku wariackiego wyścigu w Maroko. Postacie, które były dosłownie bezużyteczne, nudne w cholerę. Tammy wydawała się może troszeczkę ciut mądrzejsza niż Leonard. Oni poznali się w szkole podstawowej, gdy ich koledzy, powiedzmy, ze szkoły zakryli ich w jednej szafce i potem dozorca szkolny musiał ich stamtąd ewakuować. Tak mniej więcej oni się poznali i też chcieli rywalizować w wariackim wyścigu i wygrać milion dolców. Co nie udało się z tego względu, że Leonard się obijał, wierzył nadal w magię, bawili się jeszcze konfetti na pierwszym odcinku na lotnisku, jak i potem w odcinku drugim bawili się konfetti. Praktycznie byli bezużyteczni w zadaniach, gdzie było zadanie, żeby, można powiedzieć, wybrali odpowiednie przyprawy, to oni to kompletnie spierdolili i zrobili zadanie po czasie i potem próbowali siłą
można powiedzieć, nie teleportacji, tylko zatrzymania. Także wiecie, próbowali zrobić pole siłowe, które no zatrzymałby uczestników i żeby nie dotarli do strefy luzu. Naprawdę, gracze fabularni albo po prostu powiem świry, bo naprawdę dla mnie no Leonard jest świrem. No, nie cierpię Leonarda, tak samo Tami, więc najgorszy team według mnie z całego wariackiego wyścigu. Teraz Gary i Pete. Gracze tenisowi, można powiedzieć, którzy są staruszkami, szczerze, Grego i Pita bardzo lubię, bardzo śmieszne, pozytywnie postacie, staruszkowie wręcz, bo oni byli graczami tenisowymi w latach 70. ubiegłego wieku, czyli są to osoby już w podeszłym wieku, całkiem sympatyczne postacie, ale szkoda, że byli na tyle powolni w trzecim odcinku, że nie dotarli do strefy luzu na czas. W sensie taki, że oni byli na równi z Noah i Owenem, ale że Noah i Owen dotarli do strefy luzu i zmieścili się w strefie luzu, a Geremu, można powiedzieć, nie zmieścili się nogi w strefie luzu, tylko oczywiście nie dotarli w całości do strefy luzu, tylko wystawały jednemu z nich nogi. W sensie, że nie pamiętam, czy to był Gary, czy to właśnie Pete, nie zaznaczył się w całości w strefie luzu, ale przez to właśnie odpali z programu. Ale tak czy siak Gerego i Pita bardzo lubiłem, od nich też powstanie osobny materiał, więc się nie przejmujcie. Laurie i Miles, weganki. Szczerze, Laurie i Miles, weganki, nawet je lubiłem, aczkolwiek Lori była na tyle powalona w szóstym odcinku, jak zjadła mięso, bo oczywiście tam było, czekajcie, nie, to nie szósty, tylko piąty odcinek będzie. Chcieli najpierw wydobyć skabielinę, oczywiście potem ojciec i syn zabrali skabielinę, ponieważ Dwayne się pomylił. I potem to oczywiście weganki zauważyły i przez to musiały, nie mogły wydostać kolejnej skabielin, żeby nie zawalić wyzwania. Ale potem do Miles wysiła, żeby zjeść mięso, żeby zrobić wyzwanie, oczywiście, jakby to można powiedzieć, mięso. W sensie taki, że po prostu planem Miles, żeby nie wypaść z programu, było zjeść mięso, co oczywiście w imię ich kodeksu, ich przekonań co do mięsa, to było wręcz zabronione, ale tutaj liczyła się wygrana, więc Miles namówiła Lori, one zjadły mięso, potem oczywiście Lori nie wytrzymała psychicznie i stłukła Dona w strefie luzu, mimo że nie wypadły z programu, bo to była eliminacja. Ponieważ to było, można powiedzieć, rywalizacja bez eliminacji w tym odcinku, więc zajebiście Lori, ale poniekąd one odpadły przez, można powiedzieć, przez Lori w następnym odcinku, bo ponieważ ją jadowite mrówki pogryzły i nic tak naprawdę nie widziała, była bezużyteczna w zadaniach, więc i też jej, można powiedzieć, emocje na tyle poniosły, że Lori spowodowała, że weganki kompletnie odpadły. I teraz przejdźmy do Mondrali, Elodie i Mary. Szczerze, Elodie i Mary, całkiem sympatyczne postacie, nawet je lubiłem. Może nie wykazały się jakoś szczególnie w wyścigu, ale dotarły do odcinka czwartego, gdzie trzeba było zbudować zamek z piasku. I tutaj przez jej, można powiedzieć, mocną i bardzo głęboką inteligencję zawaliły wyzwanie, bo bardzo mocno się ociągały i to spowodowało, że odpadły. No cóż, mówi się, trudno, że je się daje, więc tak, omówiliśmy Leonarda i Tami, Gerego i Pita, Elodie i Mary, Larry i Miles, teraz Jenna i Toma. Omówimy blogerów modowych. Blogerzy modowi, szczerze, fajne postacie, oczywiście ich imiona pochodzą od imion głównych twórców totalnej porażki, czyli Jennifer Perch oraz oczywiście Toma McGillsa, więc ciekawe, fajne nawiązanie. Może też główni twórcy się interesowali modą, któż ich tam wie, ale całkiem ciekawy motyw i szczerze bardzo lubiłem obie te postacie, całkiem fajne postacie, szkoda, że odpadli już w siódmym tak naprawdę odcinku, czyli NCPC, której trumnie, szkoda, że odpadli, ponieważ to tutaj Jess wątpiła w Toma, potem jednak się pogodzili, ale to już było za późno, nie, niestety odpadli, ale to naprawdę była całkiem sympatyczna parka. Może nie pili parę, ale wiecie, o co mi chodzi. Całkiem sympatyczny zespół był. Naprawdę, ja ich bardzo lubiłem. Nie powiem, że nie. Kelly Taylor, matka i córka. Ja pierdolę, to jest najgorszy team. Nie, nie to, że nie lubię matki i córki, ale
powiem wam, że charakter Taylor mnie bardzo irytował i ja czekałem aż tylko od Taylor odpadnie, naprawdę. Ja córki nie cierpiałem z całego serca. Tak jak lubiłem Kelly, tak nienawidziłem Taylor. Więc tutaj powiedzmy, że bardzo pół na pół, też może kiedyś o nim zrobię, jakby to można powiedzieć, materiał, czemu by nie. Więc tutaj się akurat jeszcze zobaczy, czy tutaj to będę ogarniał, czy jeszcze tutaj coś będę robił, w sensie taki, że będę, można powiedzieć, myślał nad materiałem o nich, jeszcze się tutaj zastanowię, aczkolwiek to matki i córki średnio miałem, tak jak lubię matki, tak nie cierpiałem córki. Jay i Mickey, czyli postacie wzorowane z wygląda postaci Camerona z Zemsty Wyspy, tylko że tutaj mają biały kolor skóry. Jay i Mickey, szczerze, bliźniacy, pechowi bliźniacy, szczerze, dosyć ciekawe postacie, nawet byli spoko, ale przez ich, można powiedzieć, choroby, przez ich, można powiedzieć, różne fobie, alergie, no nie mogli zbyt normalnie uczestniczyć w wyścigu i każdy raczej ich zlewał ciepłym moczem, niestety, przez większość odcinków. Jedynie Emma i Kitty wzbudziły taką jakby sympatię do nich, w sensie, że lubiały ich, szczególnie Kitty ich lubiała, ale tak reszta zawodników, poza jeszcze Owenem i Noah, jakoś tak średnio ich lubiano. No jeszcze Jeff i Brody, ale byli gnębieni na przykład przez łyżwiarzy, czyli Jose i Jacka. No i nie byli zbytnio lubiani, aczkolwiek ja uważam, że to nawet były ok postacie, ale no przez ich fobie no, odpadli w 11 odcinku, gdzie odcinek dział się oczywiście na Islandii. No cóż, oczywiście można powiedzieć smutne troszeczkę, cóż poradzić, no nic nie poradzisz, że tak to oczywiście powiem, no. Mówi się trudno, żyje się dalej. Teraz Chet i Lorenzo, przyrodni bracia. Bracia, którzy się nienawidzili, ponieważ ich rodzice się ze sobą złączyli i nie chcieli być przyrodnimi braćmi. Szczerze, całkiem fajny wybuchowy duet, ale w pewnym momencie swoimi awanturami i kłótniami mnie mocno irytowali, ale poniekąd się pogodzili. Ale niestety zaraz po pogodzeniu się w następnym odcinku, po pogodzeniu się odpadli z programu, ale wzbudzili we mnie sympatię pod sam koniec ich pobytu w wariackim wyścigu, więc to nie były jedne z najgorszych postaci, były całkiem okej. Rock i Spad. Rockowcy. Szczerze, co sądzę o rockowcach? Fajne, pozytywne mordy, całkiem sympatyczne postacie, ale szkoda, że już odpali 14 odcinku. No cóż, mówi się trudno, żyje się dalej. Może też nawet zrobię kiedyś o nich materiał. Całkiem spoko postacie. Nie będę się tutaj mocno rozpowiadał o nich, bo też nie chcę, żeby materiał, wiecie, wyszedł jednak na nie wiadomo ile czasu, bo jednak mamy tutaj bardzo dużo postaci do przedstawienia i trzeba też zwrócić na to uwagę, że nie chcę, żeby materiały trwały po, powiedzmy sobie szczerze, po 3 godziny. Więc szczerze, co sądzę o Roku i Spadzie? Całkiem spoko postaci, aczkolwiek Spad miał jedną mocną wadę, miał bardzo mocno opóźnione relacje, był mocno opóźnioną osobą w niektórych sprawach, typu rywalizacja i Rock go musiał, można powiedzieć, no zachęcać do rywalizacji na różne możliwe, na różne wszelkie sposoby, co było takie, nie powiem, dosyć dziwne, jakby to można nazwać, tak przynajmniej w mojej opinii to mogę oczywiście opisać. No cóż, mi się oni podobali, ja ich nawet lubiłem, całkiem sympatyczne postacie, co tu dużo mogę powiedzieć. Dwayne i Junior, albo Dwayne Junior, ojciec z synem, szczerze, całkiem zabawne duo. Ojciec był typowym fajtłapą, syn był taki, można powiedzieć, rezolutnym człowiekiem, że sobie ze wszystkim radził, mimo swojego młodego wieku, bo z tego co kojarzę, to Junior miał lat bodajże 12. Całkiem sobie dobrze radzi, wiele razy ojca ratował z tarapatów, jak na przykład w odcinku, gdzie siedział, można powiedzieć, na safari, gdzie Dwayne myślał, że Juniora pożarł lewa, tak naprawdę to się oni rozdzielili, więc naprawdę Dwayne to była zabawna postać, Junior też był spoko. Naprawdę, ja te dwie postacie bardzo darzyłem sympatię, chciałem, żeby dotarły jak najdalej, ale niestety odpadły w odcinku 16. Nawet jest ciekawy easter egg związany z tym, że oni obaj w jednym z odcinków w samolocie oglądali Wyspę Pakite w odcinek 4, gdzie było wyzwanie, prawda, albo panika, co było ciekawym easter eggiem i
Mówię, ja ich tutaj bardzo lubiłem, całkiem sympatyczne postacie i mocniej na ich temat się jeszcze wypowiem, więc tutaj nie będę zabierał jakoś mocno czasu. Jeśli chodzi o nowego, jeśli chodzi o tych dwóch panów, bo jeszcze o nich powstanie niedługo osobny materiał. Noah i Owen, starzy wymiatacze, którzy rywalizowali w takich programach jak Wyspa Totalnej Porażki, Plan Totalnej Porażki. Oczywiście Noah nie rywalizował na planie, tylko Owen. Pojawili się też Totalnej Porażce w trasie i też rywalizowali tam w różnych innych reality show, których akurat no, nigdy nam nie pokazano, gdzie oni rywalizowali, tylko Noah to wspominał w interwizji, jeden z odcinków, szczególnie w pierwszym odcinku możemy się o tym dowiedzieć. No i teraz rywalizuję w wariackim wyścigu. Szczerze, no a tutaj mocno polubiłem. Znalazł swoją, można powiedzieć, dziewczynę swojego życia. Można powiedzieć, stali się z Owenem nierozłącznie jako przyjaciele, traktowali się wręcz powiedzmy jak bracia w pewnym momencie, szczególnie Owen tak traktował Noah i powiem wam, że naprawdę Noah i Owen w wariackim wyścigu to jest mój ulubiony duet zaraz po przyjaciołach i w sumie też po rokowcach i ojcu i synu, to są moje oczywiście ulubione duety, mogę wam szczerze powiedzieć. Naprawdę Noah i Owen, spoko postacie, jeden z najlepszych z wariackiego wyścigu i wątek, można powiedzieć, miłości z Emmą i ich sojuszu. W sensie powiedzmy Emmą, Kitty i Owenem i Noah, to naprawdę było najlepsze, co się dało zrobić w wariackim wyścigu. Nie to, że inne postacie są słabe, ale po prostu najlepiej mi się ich oglądało. Naprawdę, to jest po prostu coś pięknego. Kizom i Enui, Gochi. Szczerze, mogą być spoko postacie, ale denerwowało mnie to w tych postaciach, że mało się odzywali. Nawet mogę was odesłać do materiału Gota, który już robiłem na kanale. Są to nawet ok postacie, aczkolwiek nie zrobili niczego szczególnego w mojej opinii. Są to postacie spoko, ale jakoś nie wychodzili poza tło całokształtu wyścigu. Dotarli bardzo daleko, bo aż do odcinka praktycznie 20, więc tutaj chwała Gotom. Aczkolwiek uważam, że są lepsze postacie niż Gochi, aczkolwiek są całkiem spoko. Chciałbym nawet zobaczyć, żeby było kiedykolwiek z nimi coś związanego i z Gwen. W sensie, że Gwen spotyka Gotów i na przykład zaprzyjaźniają się. To byłoby całkiem spoko, aczkolwiek wiadomo, że do tego nie dojdzie. Teraz Brody i Jeff, surferzy. Szczerze, Brody i Jeff, całkiem spoko, udany duet, zajebisty. Brody, mimo że był postacią mocno głupkowato, to lubiłem tego wariata, naprawdę, całkiem spoko typcio. Panowie zaszli bardzo daleko, do finału dostali się, bo raz odpali w odcinku bodajże 23, potem wrócili na odcinek, potem oczywiście kolejny, przepraszam, pomyliłem się, odpali mniej więcej w odcinku koło 20, potem wrócili w odcinku 23 do rywalizacji, znaczy 24, i dotarli do samego finału i był finał versus Bini, versus oni versus kadetki i oczywiście w jednym zakończeniu wygrali surferzy, w drugim zakończeniu wygrali oczywiście kadetki. I tutaj powiem wam szczerze, jeśli chodzi o relacje Jeffa i Brody'ego, naprawdę całkiem pozytywne postacie, które naprawdę bardzo lubiłem, bardzo mocno ich kibicowałem. Ich, można powiedzieć, rywalizacja pomiędzy sobą, ich przyjaźń, to było coś po prostu pięknego. Może i Jeff jest głupszy pod wpływem Brody'ego i nie był to ten sam Jeff, którego każdy kochał, można powiedzieć, w Totalnej Porażce, w pierwszym sezonie na wyspie, czy w Totalnej Porażce w trasie, czy na przykład na planie. Na planie akurat Jeffa nie lubię, bo był zarozumiały, można powiedzieć, apodyktycznym, no, Lizusem, który wręcz się zachowywał jak Chris, ale w Totalnej Porażce w trasie naprawdę Jeff był spoko postaci. To jest jedna z tych postaci, która w każdym sezonie, jaki występowała, Jeff jest jedną z tych postaci, która w każdym sezonie, która występowała, zachowywała się nieco inaczej i szczerze, ale to zostało całkiem w fajny sposób poprowadzone, bo tak jak inne postacie miały zmianę osobowości na tle sezonów i to mi się nie podobało, tak z Jeffem mi się akurat podoba, może mimo, że był głupszy i jego głos w polskiej wersji językowej był dupny, bo no nie oszukujmy się, głos pana Jarosława Boberka nie pasuje do Jeffa, to mimo wszystko Jeff był całkiem spoko postacią, naprawdę. To był ten sam Jeff, który był na wyspie Totalnej Porażki, tylko się zachował bardziej na ludzie, bo
nie był obok swojej ukochanej, a dlaczego nie było Bridget, się zapytacie. Odpowiedź jest prosta, ponieważ ona brała udział w konkursie surfingowym na obrzeżach Australii, więc nie miała jak wystąpić w wariackim wyścigu, więc tutaj Jeff zaprosił swojego przyjaciela Brody'ego do rywalizacji. Naprawdę bardzo ich lubiłem, jeśli chodzi o to. I teraz przejdźmy do Ryana i Stefanii Radkowiczów. Szczerze, Radkowicze, średnio ich lubię. Na początku to naprawdę były całkiem sympatyczne postaci, które uwielbiałem. Naprawdę to były postaci, które były spoko. Naprawdę ich lubiłem, ale ich wręcz wieczne awantury po 8 odcinku, kiedy przez to, że można powiedzieć, Stefani naciskała Ryana, żeby non-stop być pierwszy, żeby non-stop wygrywać, doszło do tego, że Ryan się na nią ostro zdenerwował i potem zostali wrogami. Nawet została ich chwilowo zmieniona nazwa na wrogu, żartobliwie przez Dona. Ale poniekąd po eliminacji, no można powiedzieć, nadal zostali w przyjacielskich relacjach. Dopiero potem do nich dotarło, że tak naprawdę no wyścig też próbował wszystko zrujnować wokół nich, tak na dobrą sprawę, no. Więc tutaj powiedzmy sobie szczerze, Radkowicza, Kawrogowie, dosyć impulsywny duet, który z początkowo lubiłem, potem znienawidziłem przez impulsywny charakter Stefani, który mnie mocno irytował. Za to Ryana szanowałem do samego końca, bo Ryan to był taki spoko byczek, można powiedzieć trener personalny, tak, bo jest akurat trenerem personalnym, naprawdę bardzo typa lubiłem. Umiał też, można powiedzieć, zmotywować Stefani do działania, umiał też ją nieźle striggerować, więc całkiem spoko postać. I mu kibicowałem i Stefani w sumie też po części, żeby no doszedł jak najdalej, ale poniekąd wyszło jak wyszło. No cóż powiedzieć, mogło być gorzej, ale powiem wam, że z tego duetek bym miał wybierać, to Ryan jest o wiele lepszą postacią. Stefani lubiłem, tak, przez pierwsze 4-5 odcinków, potem mnie irytowała i to bardzo mocno. No cóż poradzić, nic nie poradzić. I teraz Kerry i Devi, przyjaciele. Kerry i Devi znają się tak naprawdę od dzieciństwa, ale Kerry jest mocno zakochana w Devinie, czego oczywiście Devi nie wiedział przez, można powiedzieć, kilkanaście odcinków. Dopiero przed samą ich eliminacją się dowiecie o tym, że Kerry jest zabójczo w nim zakochana. Oczywiście Devi miał dziewczynę Shay, która go miała kompletnie gdzieś, potem ona go rzuciła dla instruktora tenisa, z którą się lepiej przyjaźnili, potem oczywiście zostali parą. Oczywiście potem Devi był mocno tym strząśnięty, przechodził 7, można powiedzieć, etapów po rozstaniu, ale poniekąd potem doszedł, można powiedzieć, w Kerry coś więcej niż przyjaciółkę i zostali oficjalnie potem parą, więc naprawdę Kerry i Devin bardzo fajne postacie, bardzo ich kurde lubiłem i naprawdę dotarli bardzo daleko, bo aż można powiedzieć byli piąci, my odpali jako piąci, więc jako piąta drużyna, wiem, że powinien to inaczej wymówić, przepraszam za przejeżdżenie się, ale odpali jako piąta drużyna. Emma i Kitty, siostry, szczerze fajne postacie. Mieliśmy tutaj śmieszną, można powiedzieć, taką no dosyć zwariowaną Kitty i mieliśmy poważną Emmę. Całkiem ciekawy balans, jeśli chodzi o postacie. Bardzo mi się fajnie śledziło. I tutaj widać, że siostry się wspierały wzajemnie. Tutaj Kitty wspierała Emmę, żeby, no, można powiedzieć, przekonała się do chłopaków po tym, jak, no, można powiedzieć, nie chciała zbytnio mieć chłopaków z tego względu, że wcześniej już rzucił jej chłopak Jake 3 lata przed wariackim wyścigiem. Potem akurat się, można powiedzieć, przekonała się do chłopaków dzięki Doła, który jej się bardzo podobał. Najpierw zostali przyjaciółmi, ale zakończyło się z początku to dosyć źle z tego powodu, że nie mogli się skupić także ani Emma, ani Noah. Potem oczywiście Emma powiedziała do Doła, że nie mogą razem być podczas wyścigu, Doła był szczęśnięty. A potem w następnym odcinku, kiedy Emma, można powiedzieć, była mocno zrozgotana z tym, co się dzieje z Noah, powiedziała Noah, że po wariackim wyścigu zostaną parą. I oczywiście wszystko się tutaj skończyło dobrze, wszystko się wyjaśniło. Więc tutaj Emma i Kitty, bardzo pozytywne postacie, szczególnie Kitty. Najbardziej lubię Kitty, mimo że Devi, wiecie, miałem do trochę drobne uprzedzenia, bo nie lubię mocno poważnych postaci w kreskówkach, to
Szczerze, Emmę też polubiłem na tle odcinków. Naprawdę całkiem spoko postać. Dziewczyna stąpa twardo po ziemi, wie czego chce. Ja takie postacie lubię. Lubię takie równe postacie, które wiedzą czego chcą i wiedzą, że jest rywalizacja, to jest rywalizacja, miłość to jest miłość. Lubię takie postacie, które mają taki, wiecie, charakter przyziemny, wiedzą czego chcą. No i umią się, można powiedzieć, przyjaźnić praktycznie, no może nie to, że z każdym, ale wiedzą co to jest prawdziwa przyjaźń i miłość. Bardzo lubię takie postacie. Jacques i José, łyżwiarze. Wiem, francuski akcent leciał, haha. Wiem, nie umiem francuskiego. Wiem, nie jestem śmieszny. Szczerze, najgorsi antagoniści w serii totalnie porażki. Naprawdę, mimo że umieli nieźle manipulować, umieli wykopywać zawodników, szczerze, denerwowali mnie i ten, można powiedzieć, wymuszony ich konflikt w stosunku do, można powiedzieć, kadetek, do Sades i MacArthur, które no stop ich atakowały, naprawdę, łyżwiarze no stop atakowali Sades i MacArthur, co mnie no stop denerwowało. I MacArthur ładnie ich wyjaśniała, tutaj Sades bardziej chciała konflikt w taki przyjazny sposób rozwiązać, ale to nie wychodziło, więc potem te dwie drużyny konfliktowały się praktycznie aż do samego końca, aż łyżwiarze nie odpadli w 25 odcinku. Za co chwała Bogu, że nie byli w finale, bo ja bym ich kurde nie zdzierżył. Tak mnie denerwowali niemiłosiernie, że uważam poniekąd, że to jest najgorsza drużyna, jakakolwiek się pojawiła w totalnej prasce w historii. Wiem, niektórzy mogą ich lubić za to, że umieli manipulować, że byli chytrzy. Tak samo jak Alejandro i Heather, tylko że Alejandro i Heather, przeciwieństwie do łyżwiarzy, umieli manipulować z klasą. Nie byli osobami, które były. Nie były postaciami, które potrafiły, można powiedzieć, tylko dokopywać i nic poza wygraną nie widziały. Ale Kadry i Heather mieli w przeciwieństwie do łyżwiarzy jakiekolwiek pozytywne uczucia i to mi się w tych postaciach podobały, że była jakaś równowaga i u Alejandro, jak i u Heather. U łyżwiarzy czegoś takiego nie ma. Nie ma jakichkolwiek pozytywów w tych postaciach, oni są po prostu irytujący i tyle. Tak na dobrą sprawę w mojej opinii. I teraz przejdźmy do, można powiedzieć, MacArthur i Sanders, kadetek. Szczerze, co sądzę o kadetkach? Całkiem spoko postacie, fajnie rozpisane. Przyjaciółki, można powiedzieć, z policji. Rywalizowały ostro z łyżwiarzami, mocno ich, można powiedzieć, dokuczali, za co im mocno kibicowały, żeby ich stali. No i wygrali jeden z zakończeń, oczywiście, z surferami w nowym wyzwaniu z Nowym Jorku, gdzie trzeba było dotrzeć do parku, w Central Parku i oczywiście im się udało jeden zakończyć i wygrały panie milion dolarów. Za co oczywiście im mocno kibicowałem i się oczywiście udało w jeden zakończeń. Jakby to można powiedzieć, a w drugim zakończeniu wygrali oczywiście surferzy. I co jeszcze mogę powiedzieć o easter eggach? W ostatnim odcinku wariackiego wyścigu pojawiły się między innymi takie easter eggi jak czytający gazetę Chris McLean na ławce w Central Parku, chodząca po ulicy Anna Maria z Zemsty Wyspy, a także Blaney się pojawiła na sekundę też, można powiedzieć, w przechodniach, też w ostatnim odcinku na chodniku, więc całkiem ciekawie. Więc pojawiły się aż trzy postacie z oryginalnej serii Totalnej Porażki jako cameo i także Chris się pojawi jako cameo w 9 odcinku, gdzie była wystawa Złota w Dubaju, znaczy Muzeum Złota w Dubaju, co znaczy nie muzeum, tylko to było chyba, centrum handlowe, tak, to było centrum handlowe ze Złota w Dubaju. Tam też się pojawiła potopizna Chrisa na drzwiach, więc ciekawe easter egg, jaki kamera w wariackim wyścigu odnośnie do klasycznej serii. To mi się akurat bardzo podobało, ale wiecie dlaczego wariacki wyścig tak zajebiście, można powiedzieć, wypadł? Bo raz, że niektórzy scenarzyści z pierwszego sezonu powrócili, jak na przykład Shelley z Karą, który pisał do jednego z odcinków scenariusz. Na cały sezon też pracował Terry McGarry, a także, można powiedzieć, twórcy, którzy pracowali nad poprzednimi sezonami. I na całe szczęście nie było tego jełopa Eda McDonalda, który zrujnował plejadę gwiazd. Odpuka, całe szczęście go nie było i miejmy nadzieję, że nigdy nie wróci.
już do pracy na totalną porażkę. Może jako scenarzysta nie był zły, ale nie umiał, można powiedzieć, pisać scenariuszy do totalnej porażki. Tego raczej każdy jest tutaj ze mną zgodny, że co do totalnej porażki, no, Ed McDonald się nie nadawał. To był najgorszy scenarzysta w historii totalnej porażki. Oczywiście też tam się przewijały jakieś tam nazwiska, które były zupełnie nowe, które pracowały nad wariackim wyścigiem. Co akurat mi się podobało, bo widać, że były świeże pomysły, wyzwania były dynamiczne, mocne, relacje pomiędzy postaciami były bardzo fajnie napisane. Szczególnie pomiędzy, można powiedzieć, Kerry i Devinem, czy też z rywalami tenisowymi, czy też pomiędzy surferami, starymi wymiataczami. Naprawdę to są spoko postacie. Nie było tutaj naprawdę bardzo mało postaci, których jakoś mocno nie lubiłem, albo po prostu jak lubiłem, nie lubiłem, to połowiście, że na przykład nie lubiłem jednej osoby z danego duetu, jak to na przykład było z Randkowiczami, aka Wrogami. Naprawdę to są te postaci, które naprawdę są bardzo fajnie rozpisane. Elodie i Mary, nawet Laurie i Miles lubiłem. Naprawdę tutaj jest dużo postaci, które ja osobiście bardzo, można powiedzieć, lubiłem. Bardzo mi przypadły do gustu wyzwania i ogólnie podróż dookoła świata. To jest taki dużo lepszy, taka dużo lepsza totalna porażka w trasie. Oczywiście tutaj ludzie narzekają, nie ma Chrisa, Chris nie prowadzi programu, to gówno i w ogóle. Szczerze, są tacy ludzie w fandomie totalnej porażki, na całe szczęście jest ich dosyć mało. Całe kurde szczęście. Bo naprawdę, no, może na początku Don się wydawał w stosunku do Chrisa takimi typowymi ciepłymi kluchami, ale chłop jest całkiem fajny, naprawdę. Mimo, że jest bardziej takim typem przyjaznego prowadzącego, to jest jakaś miła odmiana, bo na przykład już mnie Chris zdenerwował na Wyspie Paki. Te FIA nie mogą na niego oczywiście osobiście patrzeć w niektórych momentach, jak na przykład dał się baitować na przykład takiemu Toferowi, albo na siłę był po prostu zły. Naprawdę. Więc Dom dla mnie był taką miłym odświeżeniem formuły. Naprawdę, jako prowadzącego. I ogólnie ta, można powiedzieć, modła rywalizacji, która jest wzorowana na Amazing Race, to mi się naprawdę bardzo podobało. To było coś zupełnie nowego w wariackim wyścigu. To mi się naprawdę podobało. To było coś zupełnie nowego. I naprawdę nie mam się co do czego przyczepić, więc tutaj wariacki wyścig dostaje ode mnie ocenę 10 na 10. Jedyny, można powiedzieć, szkopu jest taki, może wariackiego wyścigu, że jak dla mnie za szybko się skończył. Chciałbym, żeby nie było 26 odcinków, tylko na przykład 52. Nawet gdzieś były pogłoski, że mógłby nawet powstać drugi sezon, ale z tego pomysłu zrezygnowano. I w ramach tego pojawia się Total Drama Rama, więc szczerze, może Fresh TV wróci do tego IP, może coś z tym zrobią, może też inne postacie z pierwszej bądź drugiej obsady się pojawią, na przykład Mikey, Zoe, czy Cameron, czy ktokolwiek inny z totalnej porażki oryginalnej serii, kto ich tam wie, co Fresh TV dla nas szykuje. Naprawdę, szkoda, że porzucili takie fajne IP, mogliby coś z tego zrobić i mogli tą dalej tą serię pchnąć naprzód. Bo naprawdę, wariacki wyścig jest to jeden z tych sezonów, który mi się cholernie podobał i naprawdę przypadł mi mocno do gustu i byłem zadowolony, jak to oglądałem. Naprawdę, to było coś po prostu pięknego i aż szkoda, że ten pomysł na rozwój, można powiedzieć, uniwersum totalnej porażki porzucono. No cóż, miejmy nadzieję, że kiedyś pojawi się wariacki wyścig 2. Mam nadzieję też ogólnie, że recenzja wam przypada do gustu, że wam się podobało i zapraszam do kolejnych materiałów na totalnych dramaturkę. Do zobaczenia i cześć! Na razie, moi drodzy. Yo!